Witajcie, witajcie. Dzień dobry. W nietypowych warunkach na A4 na parkingu Antidotum, odcinek 346. Tak. Księga Sędziów, 11 rozdział, posłuchajcie. Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnicę Gileadu i Manassesa. Przeszedł przez Mispa w Gileadzie. Z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. Jefte złożył też ślub Panu. Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Wyruszył więc Jefte przeciw Ammonitom, zmuszając ich do walki, i Pan wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit, co stanowi 20 miast, i dalej aż do Abel-Keramin. Była to klęska straszna. Ammonici zostali poniżeni przez Izraela. Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, rozdarł swe szaty, mówiąc: ach, córko moja, wielki ból mi sprawiasz. Ty też jesteś wśród tych, co mnie martwią. Oto bowiem nierozważnie złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić. Odpowiedziała mu ona: ojcze mój, skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami. Skoro Pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach Ammonitach. Nadto rzekła do swego ojca: pozwól mi uczynić tylko to jedno. Puść mnie na 2 miesiące, a ja udam się w góry z towarzyszkami moimi, aby opłakiwać moje dziewictwo. Idź, rzekł do niej, i pozwolił jej oddalić się na 2 miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i w górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły 2 miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No trudna to rzecz, ale wiecie co, to jest piękna jest, no, postawa tej córki jest niesamowita, bo wie, że ślub złożony Panu należy wypełnić. Dlatego prawda jest taka, że lepiej nic nie ślubować. Że lepiej nie ślubować, nie? Pochopnie pewne rzeczy. Ale zobaczcie, my jako ludzie ślubujemy, ślubuję, że Cię nie opuszczasz do śmierci, że będę Ci wierny do śmierci. I zobaczcie, jak niewielu w ogóle potrafi w tym jednym, dość powszechnym, popularnym ślubie wytrwać, nie? A tutaj młoda córka, która nic nie miała z tym wspólnego, mówi: tata, dobra, zgadzam się, nie? Ale teraz to, co mnie najbardziej dotknęło w tym, co ona mówi, odpowiedziała mu: ojcze mój, skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami. Tu się zatrzymuję. Skoro wyrzekłeś własnymi ustami, żeby mieć świadomość, jak ważne jest to, co my wymawiamy, że to, co mówią nasze usta, jest tak ważne. I teraz znamy wiele przykładów. Ja myślę, że pewnie kojarzycie wielu świętych, znaczy nie, to nie chodzi o świętych. Wiele świętych miejsc, tak powiem, powstało w podzięce za coś. Panie Boże, jeżeli, nie, na przykład uzdrowisz moją żonę, albo jeżeli ja wyjdę z tej choroby, to ślubuję, że zbuduję kapliczkę, czy ktoś zamożniejszy ślubuje, że zbuduje kościół, czy zbuduje jakieś tam dobre kolekcyjne, czy inne miejsca. W wielu miejscach byłem w Polsce, nawet na świecie, które w taki sposób powstały, że ktoś ślubował Panu i potem ten ślub wypełnił. I słuchajcie, miałem sytuację, ja nie pamiętam miasta, w którym to było, ale to było takie niesamowite, że ktoś do mnie przychodzi z jakąś tam poważną chorobą i mówi: Witek, Pan Bóg mnie kiedyś uzdrowił z tej choroby i tak się cieszyłem, ale mówi, choroba wróciła i po iluś tam latach, po wielu latach choroba wróciła i mówi, u wielu ludzi byłem, wiele osób się modliło i nic się nie zmienia, że ta choroba dalej jest, nie są w stanie mnie uzdrowić, nie? Sprowadzić Bożej mocy do uzdrowienia. No i modlę się o człowieka, ja mówię: so, ja mam ślubowanie, czy Ty Bogu czegoś nie ślubowałeś? I okazało się, że ten człowiek ślubował Bogu. O ile dobrze pamiętam, to właśnie powiedział, że jak Ty mnie, Boże, uzdrowisz tam wtedy za pierwszym razem, to zbuduję kapliczkę pod moim domem. Że tak obiecał. Panie Boże, jak Ty mnie uzdrowisz, to ja zbuduję kapliczkę pod moim domem. Taką poświęconą Tobie oczywiście. No ja mu proste pytanie: jest kapliczka? On mówi: no nie, no potem wiesz, trudy życia, bieganie, sprawy takie. Ja mówię: no chłopie, no i czemu masz dzisiaj chorobę drugi raz? No właśnie z tego powodu. Jak to? No bo diabeł słyszał Twój ślub.
wie, że go nie wypełniłeś, diabeł może uderzyć, a Bóg nie może cię ochronić przed diabłem, niezależnie od tego, jak święcie będziesz żył, bo ustami wyrzekłeś, że jeśli zostanę uzdrowiony, jeśli mnie Boże uzdrowisz, to zbuduję ci kapliczkę, kapliczki nie zbudowałeś. No i spotykam się tam za ileś miesięcy, znowu jestem w tej miejscowości i pamiętam rozmowę z gościem, mówi: Witek, chciałem ci pokazać zdjęcie mojej kapliczki, no i pokazuje mi zdjęcie, że wrócił do domu, zaraz ją wybudował i niedługo potem został już zupełnie zdrowy. No to słowo niesamowicie pokazuje, jak to jest ważne, to co się po prostu mówi, nie? Że to, no ta córka tu genialnie mówi: pozwól mi uczynić tylko jedno, tak, pójdź mnie, a ja udam się w góry z towarzyszkami, ale wcześniej powiedziała: Ojcze mój, skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan pozwolił wykonać pomstę na swoich wrogach, ammonitach. No niesamowita postawa tej córki. Tu jest taka druga rzecz mnie dotyka, pozwól mi uczyć to, nie? Pójdź mnie na 2 miesiące, a mi się uda z towarzyszkami moimi w góry, aby opłakiwać moje dziewictwo, czyli to, że zostałam dziewicą, to, że nie wyszłam za mąż, że nie będę żoną, nie będę rodzić dzieci, nie? To już jakby z kultury ichniejszej wynika i dla nas to takie trochę dalekie, nie? Żeby iść i opłakiwać. No poniekąd tak jest, bo jak w rodzinie córka mówi, że chce być siostrą zakonną, czy też, że jest za to dziewicą, to wielu opłakuje jej, nie? Jej, to ty sobie zmarnowałaś życie i tak dalej. Błogosławieni ci, którzy dla Pana są, nie są płodni, nie? To w Ewangelii Jezus już o tym mówi. Ale tu jeszcze jesteśmy w Starym Testamencie. No, straszna rzecz, myślę, w kwestii ojca, to co on musiał przeżyć, ten biedny Jefte, no to nie chciałbym być w tym miejscu, nie? Dlatego uwaga, bracia i siostry, naprawdę, jak nie wiesz, że możesz to zrobić na pewno, to nie lepiej nie ślubuj. Bóg nie robi coś za coś. Możesz, jak Bóg cię uzdrowić, jak Bóg wypełni, to potem porozmawiać z Panem Bogiem: Panie Boże, a co ja bym mógł jakby w podzięce za to zrobić? Ale rzeczy dobrych, które można zrobić dookoła, jest mnóstwo. Amen. Amen. Dzisiaj psalm 40. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Amen. Amen. I ten psalm dzisiaj zapala tak moje serce do tego, by właśnie pełnić wolę Boga, by skupiać się i znaleźć to miejsce, które Bóg mi dał w moim życiu, też w służbie, w ewangelizacji. Właśnie tam pełnić wolę Bożą, żeby to Królestwo Boże rozszerzać, żebym ja była też taką osobą, przez którą to Królestwo Boże się rozszerza. Ale parę rzeczy takich tutaj jest dla mnie pięknych, które mnie dotykają. No to szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu. Że taki człowiek jest szczęśliwy. Że ten, kto też nadzieję w Panu pokłada, doświadcza takiego szczęścia, doświadcza tego pokoju, o którym też mówiliśmy wcześniej, parę dni temu. Też było właśnie o przebywaniu pokoju Bożego w nas. I taki człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, to jest po prostu szczęśliwy człowiek. Szczęśliwy człowiek. Dla mnie to też jest, wiele razy doświadczam tego, że pokładając nadzieję w Bogu w różnych sytuacjach, w takich codziennych, życiowych sytuacjach, to ja wiem, że to się wydarzy i że to, co się wydarzy, będzie dobre dla mnie, ponieważ Bóg z miłości chce dla mnie dobra. Bóg z miłości dla Ciebie chce dobra, dla Twojego życia. I wszystko, co czyni Bóg, jest naprawdę dobre.
A tym, co cię okrada, to jest właśnie diabeł. Diabeł cały czas widzę, że chce nas okradać z tego też takiego przeświadczenia, że ja mogę w Bogu pokładać nadzieję, że ja mogę złożyć nadzieję w Bogu, że moje życie mogę powierzyć w Boże ręce, że Bóg się naprawdę tym zajmie. A diabeł, nie zajmie się, Bóg się nie zajmie, Bóg nie ma czasu, Bóg jest za wielki dla ciebie. A ty jesteś za mały czy za mała, żeby on się zajmował twoim życiem. I to jest takie jego właśnie kłamstwo. I gdzieś może serce człowieka właśnie wpada w taką pychę, że ja muszę sobie poradzić, ja muszę sam, ja muszę wziąć życie w swoje ręce. Ale tak naprawdę szczęśliwy człowiek to jest ten, który nadzieję pokłada w Panu, we wszystkim, w każdej sferze swojego życia. To dla mnie ta pierwsza zwrotka właśnie niesie to życie takie z Bogiem. Ale w drugiej zwrotce nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz utwarłeś mi uszy. I w oryginale, w tłumaczeniu z oryginału, z hebrajskiego jest słowo przekopałeś mi uszy. To, że Bóg przekopał moje uszy. Ja to kiedyś analizując ten fragment natknęłam się właśnie na to tłumaczenie i że moje uszy, że Boże przekop moje uszy, żebym mogła naprawdę słyszeć też to, co Ty do mnie mówisz, żebym mogła słyszeć Twoje słowo, słyszeć Twoją wolę, słyszeć Twój głos, słyszeć to, czego Ty ode mnie chcesz, Panie, jaka jest Twoja wola dla mojego życia. I ja cały czas myślę o tym, jaka jest wola Boża dla mojego życia. Każdy dzień, który jest przede mną, myślę o tym, jak ja przeżyję ten dzień. Czy ja go przeżyję w woli Bożej, czy przeżyję go w swojej woli. Dlatego ciągle chcę słyszeć głos Boga. Ciągle chcę, żeby moje uszy były nastawione. Ale też widzę taką potrzebę w moim życiu, w moim słyszeniu i słuchaniu, że potrzebuję tego, żeby Bóg przekopał moje uszy. Żeby przekopał, że pośród tych wszystkich głosów, które są dookoła mnie, żeby też rozpoznać ten, który prawdziwie jest Bożym głosem. I potrzebuję tego. I piękne jest dla mnie to, że robi to Bóg. Że to Ty, Boże, przekop moje uszy, żebym mogła naprawdę słyszeć. Bo Bóg wie, ile warstw jest w moich uszach, żebym mogła ja usłyszeć Jego głos. Bóg zna każdą warstwę. Ja może nawet, ja jej nie znam, ale Bóg zna moje uszy. I ja dzisiaj do Boga też właśnie mówię to, że Panie właśnie przekop moje uszy, żebym mogła słyszeć Twój głos. I co się dzieje, kiedy człowiek słyszy Boży głos? Zobaczcie, to jest też piękne, że nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy, bo Bóg chce być w relacji, Bóg chce być w takiej pięknej relacji z człowiekiem. Te ofiary miały kierować ludzi na Boga, na Jego obecność, na Jego działanie, łączyć Go z Nim, a Bóg sam potrzebuje tego, Bóg daje taką możliwość i to jest dla mnie cudowne, że Bóg chce mieć ze mną relację, że On nie potrzebuje mojej ofiary, że ja nie muszę ofiarować, że ja po prostu mam przygnąć do Niego i powiedzieć, Panie, o to przychodzę, ja o to przychodzę do Ciebie, o to przychodzę z moim życiem, z moją codziennością, z moim małżeństwem, z naszą rodziną, przychodzę do Ciebie, o to przychodzę, Panie. I ta ostatnia zwrotka, w swojej księgi są mnie napisane, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. I no to są słowa, które też znamy, gdzie Jezus też wypowiadał te słowa, że w swojej księgi jest o Nim napisane. Ale jeżeli mamy czynić to, co Jezus, to właśnie radością dla mnie jest pełnić wolę Bożą. Radością dla mnie. Przeżywałam i są sytuacje, gdzie jest trud głoszenia Słowa Bożego, gdzie jest trud pełnienia woli Bożej, bo ten duch taki cielesny we mnie działa i on po prostu ciągle gdzieś tam się, ja się muszę zmagać z tym, tak, i pilnować też swojego serca, żeby nie popaść w to życie takie cielesne, tylko cały czas trwać przy Bogu i trwać w tym, żeby Jego prawo mieszkało w moim sercu, żeby Jego prawo, które On wpisuje w moje serce, żeby ono było pierwsze przed wszystkim, przed każdą decyzją, którą ja podejmę, przed każdym zdaniem czy słowem, które wypowie, żeby to się działo Jego prawem, żebym ja funkcjonowała i działała według Jego prawa, według Jego prawa mówiła, według Jego prawa była dobrą żoną, dobrą mamą,
dobrym człowiekiem, według jego prawa podejmowała decyzje, według jego prawa działała, ale ono, które jest też wpisane w moje serce, żeby właśnie działało to prawo. I no i wtedy to przynosi taką radość. Też mam doświadczenie tego, że pełnić wolę Bożą to też daje radość. Po każdej strefie, po każdych rekolekcjach, po każdym jakimś wydarzeniu czy modlitwie ja doświadczam właśnie tego, że no, tak naprawdę to jest taka głęboka radość. To nie jest śmieszkowatość czy wesołość, wesołkowatość, ale to jest naprawdę taka głęboka radość. No i ostatni werset. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. I ja chcę głosić tak, jak głosił Jezus, tak, jak głosił Paweł, bo i można by o Pawle tak powiedzieć, że on głosił w wielkich zgromadzeniach, czy Piotr głosił w wielkich zgromadzeniach bez lęku, ale w odwadze i męstwie. Więc tu widzę, że ja potrzebuję też Ducha Świętego, żeby właśnie żyć w takiej odwadze, aby głosić sprawiedliwość Boga i Bożą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu pośród ludzi, do których Bóg nas nie posyła. Taki zadaniowy dzisiaj psalm i zachęcam Was też właśnie do tego, by się pochylić nad nim i zobaczyć, co jeszcze mam do zrobienia. Amen. No to słuchajcie, aklamacja dzisiaj mówi dalej, jak już mamy przekopane uszy, to teraz zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Czyli trzeba mieć wpierw przekopane uszy, a potem jeszcze trzeba mieć niezatwardzenie na sercu. No. Oczywiście te serce zatwardza, no moja opieszałość względem Pana Boga, moje lenistwo, moje duchowe, moja chęć życia nie według Jego prawa, a po swojemu. No. To wszystko, co się Bogu sprzeciwia, sprawia, że moje serce staje się twardsze. I mamy Mateusz 22:1-14, przypowieść o zaproszonych na ucztę. Jedziemy właśnie na ucztę, jeszcze nam zostało 120 km. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły, tuczne zwierzęta, ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Przed król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: związźcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To jest taka trudna Ewangelia. Ona mi się troszkę łączy z tymi wczorajszymi. Wczoraj było o winnicy. Oj, za jednego denara wszyscy, którzy byli zatrudnieni. Nie? Niezależnie od tego, jak długo pracowali. Czyli jakby, że Bóg jakby wszystkich, w cudzysłowie, do jednego wora. To jeden wór to jest to zbawienie, które daje, nie? Że każdy załapie się na to samo niebo i na to samo życie wieczne. Nie? W sensie nie ma dłuższego życia wiecznego czy krótszego życia wiecznego. Zapłata za pracę w roli Pana jest taka sama. A teraz tu mamy sytuację, że Pan zaprosił, Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną, nie? Posłał sługi, by poszli pozapraszać, a ci potem się powymigiwali, tak? Bo mają tam różne swoje sprawy, nie? Znaczy i wzięli jeszcze, pozabijali jego sługi, bo oni nie chcieli, tak? Oni mieli inny pomysł. Wiadomo, to jest totalnie irracjonalna przypowieść, bo nikt normalny tak nie czyni, to byłby ktoś nienormalny, nie? Jezus to tak naprawdę w dużej mierze mówił do Żydów, którzy byli tymi pierwszymi zaproszonymi do tego
królestwa z Bogiem, do tej jedności z Bogiem. I to oni właśnie, tych sług Boga, sługi Boga, czyli tych proroków, oni pozabijali. Pamiętacie, Jerozolimo, Jerozolimo, która proroków swoich zabijasz, tak? Ten płaszcz nad Jerozolimą, która pozabijałaś swoich proroków. Więc oni pozabijali swoich proroków, no i za chwilę jeszcze zabiją Jezusa, który to mówi, nie? Jako kolejnego, tak? Czyli samego Syna Boga zabiją. No i co mówi? No oni nie są godni. Do kogo idziemy? Idźcie na rozstaje dróg i weźcie jakichkolwiek, których się uda sprosić tak naprawdę. I oni poszli na rozstaje dróg i zapraszali. No i tam różni ludzie się po prostu pojawili, tak? Przeróżni ludzie przyszli na tą ucztę. Zaproszeni nie byli godni. Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Wszystkich, czyli ktokolwiek. Ktokolwiek, kogo spotkasz, może zaprosić na ucztę. No i oni po prostu poszli, zaczęli zapraszać, tak? Złych i dobrych. To jest piękne. Sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Potem wszedł król, przypatrzywszy się, zauważył jednego człowieka nieubranego. Czyli mamy tu pierwszą rzecz, że przed tym nieubranym człowiekiem zaproszeni byli wszyscy. Tak? Oni nie musieli znać króla. No, ktoś zaprosił, dobra, no idziemy. Wpadniemy na lody, wpadniemy. Dobra, no to idziemy. A nagle król się czepia kogoś jednego nieubranego. Pamiętacie, mi się to łączy z inną przypowieścią. Jezus zawsze mówił do tego, żeby być zawsze gotowy. To będzie 24 Mateusza, albo to będzie 11 Marka, w kilku miejscach, o tym, to tam, gdzie pisze o końcu świata. Żeby zawsze być gotowym, żeby zawsze być czuwającym. I to nieubranie dla mnie dzisiaj symbolizuje moje serce. Czy ono dzisiaj jest, czy ja dzisiaj jestem wewnętrznie przyodziany. To nie chodzi naprawdę o ubrania, chodzi o to, co jest wewnątrz. I ja wam powiem, że w dużej mierze mi się Kościół kojarzył z tym, co zewnętrzne, jak byłem dzieckiem. No bo dużo słyszałem, ubierz się ładnie. Nie mówię, że mamy się źle do Kościoła ubierać, ale było ubierz się ładnie, miej wyprasowaną koszulę, miej czyste spodnie, miej to, miej ładne spodnie, najpierw tylko na niedzielę te spodnie. Fajnie, pamiętam, że się święty święcił. Ale ja zobaczyłem, że tak naprawdę to był najważniejszy element potem u wielu ludzi tej całej niedzieli. I jak ja się zacząłem nawracać, zacząłem żyć słowem, zacząłem pisać słowo, to między innymi też pod wpływem tego fragmentu, jakby ja zacząłem działać przeciwnie. Ja chodziłem w takich specjalnych łachmanach, nawet w tych moich podartych czerwonych spodniach z dresu, bo tak mnie to drażniło, że dla ludzi to było istotne. No ale potem też zobaczyłem, że ludzie na mnie zwracali uwagę zamiast na Pana Jezusa, więc wcale to nie pomagało. To nie pomagało, że oni się nie skupiali na ubraniu, tylko skupiali się jeszcze na moim ubraniu. Więc w sumie najlepiej tam przejść tak, żeby się w ogóle nie wyróżniać z tłumu. Skoro wszyscy chodzą w garniturach, też się ubierz w garnitur, nie będziesz się wyróżniał z tłumu, nie? Istotą jest, żeby był Bóg w centrum. I to moje nieprzyobranie, to jest to moje nieotwarcie na Boga, to jest moje moje powiedzenie Bogu, nie no, został zaproszony, mówi, dobra, to idę. Wiadomo, że na ucztę trzeba się jakoś ubrać, no, ale ci goście nie mieli kiedy. Oni byli tak wzięci. Więc jaki z tego morał? Zawsze powinienem być gotowy na ucztę. Czyli na co powinienem być zawsze gotowy? Na to, że właśnie dziś, właśnie teraz mogę spotkać Boga. Właśnie teraz może być koniec mego życia i mogę spotkać się z Bogiem. Tu teraz, na tym parkingu, może to się zdarzyć. Moja żona zawsze jak na ucztę wygląda. Amen. Amen. Więc chwała Panu. I ostatnie zdanie, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Bądźcie wybrani. Wybrany to jest ten, który sam sobie siebie pozwolił wybrać. Mówi, jak osioł ze Szreka, mnie weź, weź mnie, mnie weź. Pozwolił się wybrać. A jest ktoś jeszcze chętny? Mnie weź, weź mnie, mnie weź. Pierwsza część Szreka trzeba zobaczyć. W miarę na początku. Dobra, Panie, ja Cię wielbię i błogosławię. I ja Ci dzisiaj chcę powiedzieć, weź mnie, mnie weź. Ale nie chcę składać też dziwnych ślubów Tobie, Panie. Wiem, że jak mówię Tobie mnie weź, to znaczy, że możesz mnie użyć, tak? Użyłeś mnie pięknie wczoraj. Muszę o tym opowiedzieć, ale nie będę tego dzisiaj opowiadał. Wczoraj mnie, Panie, pięknie użyłeś na tym przystanku autobusowym i w ogóle, Panie, i dziękuję Ci za to. I dziękuję za ten cały wczorajszy dzień, dziękuję za dzisiejszy dzień, za to, co jeszcze będzie, bo znając nas, nie tak szybko się skończy. Błogosławię Cię w naszych dzieciach, które dzielnie czekają w samochodzie, aż nagramy to antidotum. I w tych, którzy słuchają, mając cały czas w tle autostradę, tiry,
i inne rzeczy, Panie. Więc nie przedłużamy, tylko ogłaszamy pełnię Twojego błogosławieństwa i Twojego królestwa nad całym dzisiejszym dniem, który przeżywamy, i nad naszym pobytem rodzinnym we Wrocławiu. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. A kochani, co do Jagódki, jeszcze nie mam informacji, ja będę zaraz dzwonił, mam nadzieję, że jutro podam, ale na pewno warto się dalej modlić. Jeszcze jest Krzysiu w Zabrzu, który jest w szpitalu. Wszystkie mu padły narządy. 7 lat ma chłopczyk, niecałe. I wszystko za niego pracują maszyny. Każdy organ pracuje na zewnątrz. No, naprawdę trzeba cudu. No, więc amen. Prośmy o to. Amen. Amen. Z Bogiem. Z Bogiem, pa. Wspaniałego Boga uwielbiam, widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.